Cześć wszystkim, witam was w nowym filmie prosto z Bali, chociaż jak już to oglądacie, to mnie już tutaj nie ma. Natomiast dzisiaj zapraszam was na taki, no, haul zakupowy rzeczy, które tutaj kupiłam. To będzie jazda. Sprawa jest taka, że nagrywam telefonem, ponieważ nie brałam na ten wyjazd aparatu. Wszystko nagrywałam telefonem. Na ten film wpadłam w sumie tutaj, bo kupiłam tutaj sporo rzeczy. Zaraz wam powiem co i jak. I dodatkowo przychodzę do was w takiej wersji, w jakiej przychodzę, czyli bez makijażu, z poprawionymi brwiami, w sensie żelem, bo to jest wersja, w której najwięcej tutaj chodziłam. I chyba dzisiaj troszeczkę przypaliłam swoją buzię, bo jestem dosyć czerwona. Mam mokre włosy, tak też tutaj cały czas chodziłam, ani razu ich nie prostowałam, tylko właśnie non-stop w takich moich naturalnych falach. Także falach, lokach, falach, nie wiem nawet jak to powiedzieć. Także dlatego jestem tutaj w takiej wersji, to wcale nie dlatego, że nie chciałam mi się malować. Może odrobinkę. Ale serio, cały czas tutaj chodziłam tak, więc stwierdziłam, że ten film nagram po prostu tak, jak zawsze tutaj wyglądałam. Na moje usprawiedliwienie odnośnie zakupów, które tutaj poczyniłam, to powiem wam tak. Jestem w Bali zakochana. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak to wszystko tutaj wygląda, funkcjonuje. Jaki tu jest slow life, jakiego odpoczynku doświadczyłam chyba pierwszy raz w życiu, aż tak. Ale to też jest kwestia tego, że trochę inaczej teraz podchodzę do odpoczynku, ale ogólnie to miejsce mnie zaczarowało i naprawdę chcę tutaj wrócić bardzo, 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 bardzo. To jest mój cel na ten rok, żeby znowu tu przyjechać. Także jeżeli zastanawiacie się, czy Bali to jest miejsce warte odwiedzenia, to jak najbardziej tak, bo to jest chyba najpiękniejsze miejsce, w jakim byłam ogólnie w swoim życiu. Także bardzo, bardzo, bardzo wam polecam. Jeżeli lubicie naturę, mnóstwo zieleni i plaże, slow life i ciekawą kulturę, wodospady, po prostu wow, to jest miejsce dla was. Zapraszam was zresztą do mojej wyróżnionej relacji Bali na Instagramie. Tam sobie zobaczycie po prostu, jak to tutaj wygląda, czy to jest wasz klimat. Ja po prostu siedzę i się pocę. Jestem też posmarowana kremem i się cała świecę, ale wiecie co, tutaj nie chodzi o mnie w tym filmie. Jakby nie zwracam uwagi na to, jak ja wyglądam, tylko zaraz wam będę pokazywać to, co sobie tutaj kupiłam. I przechodząc do tego, co chciałam powiedzieć wcześniej, to na swoje usprawiedliwienie, przez to, że jakby jestem tak oszołomiona tym miejscem, to chciałam po prostu przywieźć stąd jak najwięcej, żeby to Bali przewieźć do siebie, do Warszawy, żeby wstawać, patrzeć dookoła i przypominać sobie o tym, jak to jest cudownie i że tutaj byłam i że chcę tu znowu przyjechać. Dlatego ja jestem osobą, która zwykle na wyjazdach kupuje sobie, uwaga, zapalniczkę, jako pamiątkę. Tak, zbieram sobie zapalniczki. Mam z każdego miejsca praktycznie, gdzie byłam, od kiedy zaczęłam to zbierać. Także zawsze sobie przywożę zapalniczkę, ale tutaj było trochę inaczej. Tutaj kupiłam bardzo duże rzeczy. Nigdy na żadnym wyjeździe nie kupiłam tyle rzeczy dla siebie. Do domu, dla siebie, dla znajomych. Także myślę, że ten haul będzie ciekawy. Poopowiadam wam też o cenach, poopowiadam wam co, jak, dlaczego to kupiłam, po co i tak dalej. Dobrze, także po takim oto krótkim wstępie możemy przejść do haulu. Zacznę może od tego, że naprawdę nie mam pojęcia, jak ja się spakuję i nie mam pojęcia, jak ja to przywiozę do Polski. Jest tego dużo! Jedna torba, to jest żarcie, druga torba, tu są ciuchy, trzecia torba z różnymi gadżetami, czwarta torba z ciuchami i reklamówka i jeszcze jedna torba. Także, no, nawet nie wiem, czy gdzieś tutaj jeszcze nie znajdę czegoś, ale starałam się wszystko po prostu skumulować w tych torbach, żeby o niczym nie zapomnieć. Zacznijmy może w sumie od najnowszego zakupu, który poczyniłam wczoraj. I są to takie oto miseczki z kokosa, które mają przepiękny środek. On się mieni, po prostu to jest taka jakby perła w środku. Także tak one wyglądają. Jedna taka miseczka kosztowała 15 zł i tak się trochę stargowałam, bo właśnie na Bali jest tak, że jak chodzicie sobie po takich straganach, to zawsze się targujcie. Zawsze. Oni zawsze schodzą z cen. Najpierw zawsze ci podadzą wyższą cenę i serio jesteście w stanie stargować nawet o 50%. Taka miseczka kosztowała jedna 70 tysięcy. Tutaj wam daję taki przelicznik. 10 tysięcy to jest około 3 zł. Także no 7 razy 3, 21 zł. Kupiłam taką jedną za 15. Strasznie mi tutaj ten telefon prześwietla. O, zobaczcie sobie, jak ona wygląda. Te miseczki to są
są miski, które będą mi przypominać o smoothie bowlu, który jadłam praktycznie codziennie tutaj. Smoothie bowl, no to myślę, że większość osób będzie wiedziała, co to jest, ale jeżeli nie, to to jest zwykle oparte na mrożonych owocach i to jest zblendowane i z tego powstają takie a la lody i po prostu na to się posypuje granole. Wstawiam wam tutaj zdjęcie, jak to wygląda. No i właśnie codziennie praktycznie jadłam takiego smoothie bowla. Coffee, banana, smoothie bowl. Był po prostu cudowny, przepyszny i zakochałam się w smoothie bowlach. Stwierdziłam, że będę sobie je robić na śniadanie, dlatego kupiłam sobie takie miseczki, które będą właśnie na to idealne i będą mi mega przypominać o tym miejscu. No i właśnie smoothie bowlu, który tutaj polubiłam i zaczęłam jeść. Ciuchy zostawię na koniec, bo muszę się w nie przebierać. Dobra, a więc kupiłam na przykład kadzidełka, które wręczę komuś, to te są akurat o zapachu kawy, chociaż nie pamiętam, czy je kupiłam dla siebie, czy dla kogoś, nie, raczej dla kogoś, bo ich mam więcej. To jest ze sklepu z pamiątkami, nie wiem, ile to kosztowało, okej, już wiem, 25 tysięcy, czyli 6, 7,5 złotego, także to są kadzidełka za 7,5 złotego, z kwiatuszkiem i w ogóle. Kadzidełka na Bali są wszędzie, palą je na ulicach, to jest część ich kultury i śmieszne jest to, że one się nazywają dupa tutaj, nie kadzidełko, tylko dupa w ich języku, także to jest zabawne, zapamiętam to chyba na zawsze. I po prostu palą je tutaj na ulicach, wydaje mi się, że to jest jakieś tam oddawanie czci też im, ich bogom. Oprócz takich offerings, takich podarków, które codziennie rano wystawiają w takim małym koszyczku, zresztą możecie sobie to zobaczyć w moim vlogu z Bali, o co tutaj chodzi, ale po prostu mieszkańcy dają takie swoje podarunki na cześć, po prostu, żeby pokazać, że są wdzięczni za swoje życie, za każdy dzień, bla 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 bla, także to serio więcej posłuchajcie sobie we vlogu. No i oprócz tego palą właśnie wszędzie te kadzidła, także idąc tutaj ulicą, jeżeli nie czujesz, że śmierdzi wilgocią albo czymś takim, to czujesz kadzidełko. Często tutaj śmierdzi na ulicach. Nie, że cały czas i wszędzie, ale często. Kolejna rzecz to olejki do makijażu, do masażu, ponieważ byłyśmy tutaj na masażu 3 razy, takim balijskim masażu, mega super doświadczenie, polecam. I tutaj jest bardzo dużo salonów do masażu i masaż można kupić na przykład za 50 zł godzinę albo 1,5 godziny, także naprawdę wow. Dlatego kupiłam sobie właśnie takie olejki do masażu, które sobie zostawię, ewentualnie jakiś tam jeden wręczę mojemu towarzyszowi. Kolejna rzecz, to jest rzecz, w której się zakocham. Po prostu tego było mnóstwo na straganach. Co to jest? To jest podstawka pod kadzidełko. Jeżeli mnie znacie, no to wiecie, że kocham kadzidełka i po prostu palę je praktycznie codziennie. Dlatego też to Bali mi się tak podoba, bo jest, one są wszędzie po prostu pakowane po tak ogromnie dużo sztuk. Jedne takie kupiłam, pokażę wam. No, to jest podstawka na kadzidełko. Było mnóstwo kolorów do wyboru. Mi się od razu spodobała właśnie ta ręka i musiałam sobie ją kupić. Chciałam, musiałam, nie ma jakiego słowa. Także tutaj jest taki otworek, po prostu ona sobie będzie tak stała. Ile ona kosztowała? Myślę, że około 15 albo 20 zł. No jest dosyć ciężka i solidna. Tutaj jest właśnie takie duże opakowanie kadzidełek. Uwierzcie mi, że były 2 razy większe, 3 razy większe, dłuższe, krótsze. Także naprawdę tego było tutaj ogrom. Chciałam sobie przywieźć jako pamiątkę, no i jako też, że jestem użytkowniczką kadzidełek, no to będę się na pewno nimi tutaj rozkoszować zapachem tych kadzidełek. Nie pamiętam, ile kosztowały, jak mam być szczera, ale myślę, że niezbyt wiele, około też pewnie 15 zł. Tutaj ceny są niskie. Jest tutaj taniej niż w Polsce. Kolejna rzecz to pamiątka, którą postawię sobie po prostu na szafce. To jest taki Budda. Po prostu będę sobie patrzeć na niego stojącego gdzieś na szafce. Zaraz obok takiego słonika. Stwierdziłam, że wezmę sobie taki komplecik czarny, żebyś też za bardzo nie rzucał w oczy. Ja będę pamiętać, skąd to jest. Postawię sobie na szafce i będę przypominać sobie o cudownym Bali. Kolejna podstawka na kadzidełko. Tym razem taka mniejsza biała rączka, ponieważ przepadłam. No serio, tak mi się podoba, że to jest część ich kultury, że jakby musiałam, okej? Okay? Postawię sobie tą... Nie, nie musiałam. Chciałam. Postawię sobie tą rączkę u siebie w biurze, także no, albo gdzieś, nie wiem, lubię takie ozdoby, lubię tworzyć taką swoją comfy przestrzeń. Ja jestem osobą, która nie jest minimalistką i nie lubię minimalistycznych przestrzeni, w sensie podobają mi się, ale one nie są dla mnie do mieszkania. Ja lubię być otoczona rzeczami, poduszkami, kocami, dywanami. Lubię bardzo takie przytulne wnętrza i ja w swoim mieszkaniu tworzę takie typowo swoje miejsce ze swoim vibe'em, z kadzidełkami, ze świeczkami, z lampami, także tak, zagracę sobie jeszcze bardziej mieszkanie. Tutaj proszę
bardzo kielonek z napisem Bali. To jest dla mojej przyjaciółki, bo ona zbiera sobie kielonki, także kupiłam jej, żeby miała kielonkę z Bali. Tutaj taki bryloczek do kluczy. Piłam nawet bryloczek, guys. Ja oszalałam. Serio, ja oszalałam. Ale kupiłam sobie bryloczek, który doczepię do swoich kluczy, ponieważ nie mam przy nim żadnego bryloczka i te klucze są po prostu takie mega małe. A tak to będę mieć takie ładne muszelki i będę sobie przypominać codziennie o Bali. Ponownie. Ile to kosztowało? 3, 6, no niecałe 9 zł. Co my tutaj mamy? O, to było pod wpływem alkoholowego impulsu i po prostu fajnego sklepu. To jest świeczka, której nie będę jeszcze otwierać, ale generalnie jest bardzo ładna. Ale zobaczcie, jak ona jest ładnie zapakowana. Naprawdę nie chcę jej jeszcze otwierać. Jak ją otworzę już do tej pory, jak ten filmik będzie, to postaram się wam wrzucić tutaj fotę. W każdym razie ta świeczka pachnie przepięknie. I to jest, słuchajcie, money making świeczka, która przyciąga bogactwo. Były jeszcze inne, ale słuchajcie, serio ta najbardziej mi się podobała z zapachu i nie, nie kupiłam jej dlatego, że wierzę, że ona po prostu jest money making, co nie? I że przyciąga bogactwo, ale wiecie, ja lubię takie pierdółki, ja lubię sobie tak, o tutaj money making, tutaj kamienia na coś innego. Czemu nie, prawda? Źle to na mnie nie wpłynie, podobał mi się jej zapach, kosztowało około 75 zł, bo była z takiego, powiedzmy, lepszego butiku. Nie wiem, jak to określić, jest bardzo fajna i pachnie bardzo, bardzo ładnie. Świeczka, no musiałam przywieźć świeczkę, co nie? Lecimy dalej do kolejnej rzeczy. Kupiłam notesik, który jest ze skórzaną okładką. I tutaj ma taki, jak to się mówi, taki wyżłobiony napis. Chyba tak to się mówi. Jest tutaj napisane Bali, wiadomo. See the world, it's more fantastic than any dream. Także cute, prawda? Mamy zeszycik, który jest ręcznie robiony. Bardzo fajny, taki vintage, stary vibe. Zobaczcie, jak te kartki są przypięte, ledwo co. Także fajnie to wygląda, jak taki stary pamiętnik. Kupiłam sobie, bo ja akurat bardzo dużo piszę różnych rzeczy, w sensie piszę na przykład manifestacje, tam wiecie, podziękowanie, wdzięczność i tak dalej. Także piszę sobie to w swoich zeszycikach. Ten, słuchajcie, kupiłam pod wpływem takiego trochę, nie wiem, twórczego impulsu. Ostatnio w notatkach w telefonie zapisałam sobie takie swoje przemyślenie długie i powiem wam, że bardzo lubię pisać ogólnie różne rzeczy i stwierdziłam, że ten zeszycik się do tego nada. Jak nie, to będę tutaj robić swoje manifestacje. Teraz, słuchajcie, przejdziemy sobie do jedzenia. To jest po prostu kolejny cudowny rozdział tej podróży. To, jak pyszne jest tutaj jedzenie, jak lekkie, zdrowe, po prostu przepyszne, to jest coś niesamowitego, dlatego też się tutaj super odnajduję. Jest tutaj bardzo mało kuchni włoskich, jak są, to są jakieś tam, wiadomo, pojedyncze restauracje. Tutaj jest dosyć taka kuchnia, powiedzmy, europejska, ale jest po prostu mnóstwo rzeczy na bazie owoców i warzyw i to jest cudowne. Mnóstwo bowli, sałatek, większość rzeczy jest na ryżu, mnóstwo smoothie bowlów, no po prostu ja tutaj przez cały wyjazd czułam się cudownie. Wszystko było bardzo lekkostrawne, jadłam w ciul, a czułam się naprawdę świetnie. Także musiałam kupić też jedzeniowe pamiątki, jedzenie po prostu, chciałam je przywieźć do Polski, ale też kupiłam parę syfków, zaraz wam pokażę dlaczego. Zacznę, słuchajcie, od takich śmiesznych przysmaków, nie wiem, może ktoś to widział w jakiejś Tajlandii, w Azji czy coś, nie wiem. Ja jestem pierwszy raz w Azji i pierwszy raz w Indonezji i generalnie nigdy nie widziałam takiego śmiesznego jedzenia, także jaram się. Może da się to gdzieś dostać w Polsce, ale generalnie co to jest, już wam mówię. To jest grillowana seaweed, nie wiem co, jak przetłumaczyć seaweed, ale to jest po prostu ten papier, który się owija sushi, ten taki ciemny. I to jest taka roleczka, też wam wstawię tutaj fotę, to jest taka rolka, która jest grillowana. Słuchajcie, takie opakowanie ma 3,5 grama, w sensie ta taka roleczka i to jest wersja ostra, a to jest wersja zwykła. Jadłam ostrą, jest naprawdę ostra i bardzo, bardzo dobra, także wzięłam to nie tylko dla siebie, tylko też pewnie dam znajomym. Kupiłam parę zestawów takich słomek bambusowych, być może jeden sobie zostawię, ale dlaczego? Kupiłam je dla znajomych, dla bliskich, ponieważ tutaj wszędzie praktycznie podają napoje właśnie z takimi słomkami. Jeżeli ze słomkami, to właśnie z takimi. Ja kocham swoje szklane słomki, które mam w domku, ale stwierdziłam, że to jest mega fajna pamiątka dla moich bliskich, bo w ogóle często dużo znajomych się mnie pyta, o skąd masz takie fajne rurki i w ogóle, a ja korzystam z rurek właśnie tych szklanych. To jest pamiątka taka typowo balijska.
ciężka, bo naprawdę tutaj często piłam z takiej rurki. Nie wiem, ile kosztował ten przysmak, na pewno mega mało. Takie jedne rurki 27,5 tysiąca, czyli niecałe 9 zł. Tutaj za 12 zł zestaw takich 4 magnesików Bali. Stwierdziłam, że wezmę takie 4, też rozdam bliskim i zostawię pewnie jeden sobie. No słodkie, po prostu takie klapeczki i jest okej. Nie jestem fanką magnesów. Kupiłam, słuchajcie, taki przysmak. Tego jeszcze nie jadłam, nie wiem, jak to będzie smakować. Natomiast tutaj znowu mamy seaweed, ale on jest w tempurze i to jest coś dziwnego. To są takie ale chipsy. No nie wiem, wszystko jest w ich języku i generalnie jakby... Nie wiem. Nie robiłam większego researchu na ich temat, po prostu spodobały mi się, jak wyglądały i jest to coś dziwnego. Dlatego to wzięłam na spróbowanie. Kupiłam dwie takie paczki przypraw. Większość moich bliskich znajomych nie gotuje, ale gotuje moja siostra, gotuje mój menadżer i w sumie stwierdziłam, że im coś takiego wezmę, takie balijskie przyprawy, po prostu każdego po troszeczkę. Mamy tutaj no jakieś chili, cinnamon, lemongrass, kardamon, koriander, nie wiem co to jest, white pepper i black pepper, także wszystkiego po trochu, myślę, że spoko. Ile to kosztowało? Ojejku, strasznie dużo, 12 zł za coś takiego, to jest niedużo. Kupiłam kadzidełka, na których jest napisane meditation i to jest dla mojej mamy, jedne i drugie pewnie dam Gabie. Spoko, no po prostu kadzidełka do medytacji, mega ładnie pachną i tak właśnie się kojarzył, także nie wiem, może jedna sobie zostawię, ale myślę, że nie, bez przesady, także dam moim kochanym bliskim. Co do sifów, które kupiłam, stwierdziłam, że zaszaleję i kupiłam, słuchajcie, taką zupkę chińską, jakąś z papryczkami chili i nie wiem, będę próbować, może spróbuję w ogóle na TikToku, jeżeli chcecie, żebym jakoś to jedzenie wam pokazała, to dajcie znać w komentarzach, to będę próbować na TikToku, ale to spróbuję z kimś moim bliskim, jestem ciekawa po prostu, jak będzie smakować taka zupka chińska. Zobaczcie, w ogóle ona jest dosyć duża. Chyba u nas w Polsce są mniejsze? Nie wiem, bo ojejku, nie wiem, kiedy jadłam zupkę chińską, szczerze mówiąc. Nie wiem, stwierdziłam, że chcę spróbować, okej? Okay? Kupiłam jeszcze takie kawy. To są kawy, o których więcej dowiecie się w moim vlogu, ponieważ są tutaj takie zwierzątka, które się nazywają luwak, nie wiem po polsku jak, i wyglądają mniej więcej tak i one po prostu robią kupę i z tej kupy robi się kawę. Jeżeli te zwierzęta żyją na wolności, to one mają zdolność do wyszukania najlepszych jakichś tam ziaren kawy czy coś takiego, jakby potrafił to wyczuć, bo im to najbardziej smakuje, jedzą to i z ich kupy robi się kawę. Także to jest tutaj taka słynna ich kawa, powiedzmy. I właśnie też byłyśmy na taste testingu takiej kawy. Spoko sprawa, kupiłam na pamiątkę bliskim, ja tu kawę piłam i jest ok, ale nic szałowego. Okej, okay, ten przysmak, chyba jeden z moich ulubionych tutaj, to są chipsy z sweet potato, czyli po prostu z batata. Czemu ten batat jest fioletowy? Tego nie wiem, ale są przepyszne. Serio, wyglądają w ten sposób i po prostu są przepyszne. Dlatego je kupiłam. Tutaj dla siebie kupiłam sobie przyprawę, która jest hot, bardzo chili. Ja lubię wszystko, co jest pikantne. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Mamy tu ziomka, który mu jest ostro w buzi i stwierdziłam, że mi też będzie. Ui! Będę sobie to wszystkim posypywać. Wszystko posypywać tym. Zapalniczka. Słuchajcie, nie mogłam serio znaleźć żadnej fajnej zapalniczki, takiej jakiegoś klipera z napisem Bali czy coś. Także po prostu wzięłam to, co było. Jest tutaj napis Ubud i mamy tutaj pola ryżowe, mamy tutaj I love Bali. Proszę, możecie zobaczyć sobie z bliska, jak to wygląda. Jaka świetna zapalniczka. Love that. No. Także z gadżetów jedzeniowych to jest tyle. I teraz czas przejść do ciuszków. Czekajcie, zapomniałam wam jeszcze powiedzieć, że kupiłam sobie ten naszyjnik. Taki z muszelkami. Ile za niego zapłaciłam? 6 zł. Dobra, guys, pierwsza sukienka. Ja po prostu jestem zakochana, okej? Kupiłam sobie sukienkę, bardzo krótką sukienkę. Jest ona dziergana. Wiecie, o co chodzi? Pleciona! O! Proszę bardzo. Tutaj możecie zobaczyć ją z bliska. Ma tutaj takie piękne elementy, które są po prostu takimi wycięciami jakby. Bardzo podoba mi się jej krój. Mega podobają mi się jej rękawy, okej? Okay? Jej kolor też jest super! Generalnie cała jest super. Nie wiem jeszcze, jak będę w niej chodzić, ponieważ no jest dosyć krótka. Natomiast mega mi się podoba, po prostu jak wygląda, jest taka delikatna, właśnie taka balijska trochę. No i te rękawy są przepiękne. Na pewno będę w niej chodzić. Oh my god! Patrzę na siebie w tym podglądzie i podoba mi się to, co widzę.
Kolejna, to jest w ogóle... Ta sukienka no nie była tania, ja nie powiem, że nie. Natomiast patrzcie, jak ona wygląda. I tam idą właśnie jacyś goście i się kurczą na mnie, patrzą, wiecie? Okej, już za mnie poszli. Dobra, patrzcie tutaj, jak ona wygląda. Nie czuję się teraz na mierzenie takiej sukni, ale oh my god, oh my god! Dobrze, wystaje z niej metka. Ona jest mega fajnego materiału, bo jest taki jakby trochę sweterkowy, zobaczcie. Muszę tylko ubierać taką, wiecie, bezszwową bieliznę. No natomiast, kurde, jest mocno. Jest naprawdę mocno. Taka mi się podoba, guys! Wygląda ślicznie, tylko muszę mieć do niej formę taką, żeby mi się podobała, bo teraz trochę się nie czuję. Okej, nieważne, body positivity. Czuję się ze sobą super, jestem mega wdzięczna za swoje ciało, kocham je i szanuję. Po prostu chciałabym wrócić do Polski i dbać o siebie tak jak wcześniej. Dziękuję serdecznie. Także ta sukienka, daję wam tutaj cenę. Ona nie była tania, bo ona była z takiego sklepu, który był niestety trochę droższy, ale po prostu ona mi się tak podoba, na pewno będę w niej chodzić. Czuję się w niej seksownie i po prostu jest przepiękna. Także pokażę wam teraz drugą sukienkę z tego sklepu, która również nie była najtańsza, ale ona jest trochę w złym stanie, bo raz w niej chodziłam, zmoczył nas deszcz i po prostu ona jest cała mokra, ona jest jedwabna i muszę ją ogarnąć praniem ręcznym, więc raczej nie będę jej nawet mierzyć, ale wstawię wam w niej zdjęcia. Wygląda ona tak, jest zielona, w ogóle kolor zielony to już mną za ładno na maksa. Tak ona wygląda, bardzo ładna, fajny krój, bardzo wygodna, powiem wam. Ma taką fajną, dużą falbankę, pokażę wam w niej zdjęcia, chociaż słuchajcie, mogę ją ubrać na tą, ale ona jest teraz cała pomięta. No i też jest brudna, w sensie muszę ją umyć po tym deszczu, po tym wszystkim. Dobra, idę się w nią przebrać, już nie będę odstawiać takiej rzeczy. No zobacz. Bardzo ładna, taka powiem wam też wygodna, mega fajna jest ta falbanka, ma taki dosyć nieoczywisty krój, raczej średnio podkreśla ona jakąś sylwetkę, bo zobaczcie, że tutaj wiecie, jest taka ten, ale mi się to właśnie bardzo podoba, jest taka ten, wiecie? No także tak ona się prezentuje, no powiem wam, że mi się bardzo podoba, jest wygodniutka, ma super materiał, bardzo przyjemny i delikatny i nic nie prześwituje i jest brudna. Także tak, przebieram się w kolejne rzeczy. Dobra, kolejne dwie rzeczy z innych sklepów, natomiast tak, zacznę od topu. Ten top jest mega fajny, powiem wam, że wygląda naprawdę super i zobaczcie jeszcze jak wygląda z tyłu i ma taki fajny materiał, bo ten materiał jest taki, o widzicie, prążkowany i sami sobie dopasowujemy, jak ma być mocno spięty, można też sobie to trochę rozszerzyć, tak jakby tutaj tą górę to może być mniej zakrywające lub bardziej, może też to być tutaj szerzej, także to wygląda mega, mega ładnie. Jest też bardzo wygodny, także kupiłam go, wstawiam wam tutaj ceny, za ile, co i jak. Natomiast jeżeli chodzi o spodenki, to bardzo chciałam spodenki, które będą bikerami, ale nie takimi dotąd. Znalazłam akurat takie w sklepie takim jogowym. Bardzo fajne, powiem wam, wyglądają naprawdę super. Mają jeszcze taki tył, także tutaj wszystko się prezentuje bardzo ładnie. Także takie oto spodenki znalazłam właśnie na mieście. I kupiłam też takie spodenki w drugim kolorze. Dawno już nie mierzyłam czegoś przed kamerą i się stresuję. Kupiłam też, o i od razu wam pewnie powiem cenę, ile kosztowały. 240 zł za dwie pary spodenek. No to po 120 zł, czyli taka widzicie regularna, nawet bym powiedziała troszeczkę wyższa cena spodenek. Natomiast mają naprawdę super materiał i są tutaj bezszwowe, także to jest mega fajne. Chciałam takie krótkie spodenki, jeżeli się nie nadadzą do ćwiczeń, bo będą zbyt krótkie, albo będą się podwijać czy coś, no to po prostu będę sobie w nich chodzić po domu, bo jest mi w takich mega wygodnie. I kupiłam właśnie drugi kolor w prezencie dla mojej przyjaciółki, dla Gaby, ponieważ Gaba ćwiczy jogę i Gaba chciała coś z sklepu jogowego. Poza tym, słuchajcie, nie chciałam żałować na prezenty dla Gaby, ponieważ zajęła się moim psem. Tak, kupuję prezent tylko osobom, z których mam korzyści. Oczywiście to jest żart, ale po prostu chcę jej się odwdzięczyć za opiekę nad bajką, bo powierzyłam jej psa na tydzień i po prostu chciałabym się odwdzięczyć. Także myślę, że ona się ucieszy z takich spodenek. Dla niej wzięłam beżowe, ona bardzo lubi ten kolor. Myślę, że będą jej się bardzo podobać. Ja mam eseczki, Gaby wzięłam XS właśnie w kolorze takim beżowym. Także mam nadzieję, że Gaba ci się spodobają. Next one to muszę, słuchajcie, ubrać na ciebie teraz, bo to jest taka spódniczka. W ogóle te wszystkie rzeczy są robione na Bali, w większości przynajmniej, a jak nie, to są robione ręcznie. Po prostu to nie są żadne sieciówki. Także to jest super, że to jest właśnie dużo takich sklepów, mimo tego, że no, są trochę droższe te rzeczy. Nie powiem, że nie. Natomiast fajne jest właśnie to, że te rzeczy są robione ręcznie i wspieramy po prostu fajne, takie lokalne bardziej biznesy. Dobra, ta spódniczka jest generalnie po prostu do ułożenia przez same
lekko u siebie, bo zobaczcie, o, trzeba sobie ją tutaj popoprawiać i generalnie to się wkłada jakby między te tytę, żeby właśnie nie było tego odstępu. Także powiedzmy, że tak zrobiłam. I mamy tutaj taką spódniczkę plecioną, no powiem wam, że jestem zakochana! Jestem zakochana w tym, jak ona ładnie wygląda, możemy właśnie sami sobie ją dopasować. Tak się ona prezentuje, ona kosztowała około 200 zł. Naprawdę wolę wydać te 200 zł na taką spódniczkę i wesprzeć te lokalne biznesy i te po prostu mniejsze sklepy, niżeli wydawać na te sieciówkowe rzeczy, na które i tak wydaję, jak jestem w Polsce. Ale staram się polepszyć, ok? Dobrze, więc mamy taką spódniczkę, no pięknie to wygląda, naprawdę jestem zaopatrzona już na lato, bardzo mnie to cieszy. Okej, okay, lecimy dalej, zostało nam jeszcze z ciuchów parę rzeczy, ale najpierw wam pokażę jeszcze torbę, którą widziałyśmy z Boży kilkukrotnie i zawsze nie było nikogo w sklepie. I znalazłam ją w końcu dzisiaj, ponieważ potrzebowałam torby ze względu na to, że mój plecak przesiąkł wilgocią, śmierdzi tak, że nie da się wyjść na taras, autentycznie, on po prostu śmierdzi tak obrzydliwie, że nie da się wyjść na taras. Moje włosy już mnie zaczynają denerwować, bo zaczynają schnąć i jest ich coraz więcej tutaj. Także chyba sobie zepnę, słuchajcie. Okej, okay, więc to jest torba, za którą zapłaciłam 150 zł. Jest robiona na Bali i ma przepiękny materiał i ma przepiękny napis tutaj i widziałyśmy ją po prostu z ulicy, jak przechodziłyśmy. Mega nam się spodobała. Dzisiaj mi się udało, że była pani w sklepie. No, ale po prostu potrzebowałam jakiejś torby zamiast plecaka, bo zostawiam tutaj ten plecak. On śmierdzi tak niemiłosiernie, że naprawdę nie chcę go nawet więcej dotykać. Także ta torba po prostu pojedzie dzisiaj ze mną w podróż i oprócz tego mega mi się podoba. Jest, ma takie fajne, dłuższe ramię i właśnie też kojarzy mi się z Bali. Będę sobie na pewno w niej chodzić. Dobrze, przebieram się w kolejną rzecz. To jest tak, to są takie jaja. Zobaczyłyśmy tą koszulkę, przechodząc właśnie obok tego sklepu i kupiłyśmy sobie z Boży takie same koszulki. Nie będę tego komentować bardziej. Ale okej, okay, co do koloru tej koszulki, jest przepiękny. Tak ten różowy mi się spodobał. Ja w ogóle nie chodzę w różowych ciuchach, a ten tak mi się spodobał. Miałam do wyboru białą albo różową i wzięłam różową. Stwierdziłam, że to też może być mega fajna koszulka do spania dla mnie. Szczególnie jak będę mieć chłopaka. Woohoo! To będę spać w takiej koszulce. Ej, nie, ale serio, ta koszulka mi się bardzo spodobała. Ma mega fajny materiał. Ej, nie będę wam nawet mówić, ile ona kosztowała, bo ona kosztowała więcej niż inne ubrania, a to jest zwykły t-shirt, ale po prostu stwierdziłyśmy z Boży, że chcemy mieć matching t-shirty z takim zarąbistym napisem. Także tak. Słuchajcie, została mi ostatnia rzecz. W ogóle wszystko widzicie w takich kolorach beży. Została mi ostatnia rzecz, przebieram się w nią i wracam. No i słuchajcie, ostatnia rzecz. Ja przypadłam z tymi sukienkami, serio. To jest coś tak pięknego. Mimo tego, że wolałabym, żeby ona była troszeczkę węższa o tutaj, no nie, żeby mi podkreślała bardziej talię, ale po prostu w niej jest ten luz. Po prostu zobaczcie, jak ona pięknie wygląda, te rękawy. I can't. I dodatkowo, okej, pokażę wam tylko z przodu, że ona jest właśnie taka pleciona i to jest taki sweterkowy, lejący materiał i nie ukrywam, jest mega krótka, ale zobaczcie tył. Czy wy to widzicie? To jest po prostu coś pięknego, okej? Okay? Ja jestem zakochana. Wiem, że ona jest mega krótka, bo no jest mega krótka, ale I don't care. Te sukienki są tak piękne. Ja jestem tak szczęśliwa. Mi nie było mi szkoda ani złotówki na te ciuchy. Są bardzo charakterystyczne, właśnie kojarzą mi się mega z takim balijskim stylem. Są takie delikatne, kobiece, seksowne, nieopinające tak mega. No ja jestem po prostu zakochana. Te rękawy, widzicie, jak one są długie. Możemy tutaj same sobie dopasowywać, jak mocno to będzie zawiązane, no nie? No i mamy całe gołe plecy i te rękawy są długie i jeszcze raz trzymamy na końcach. I can't, po prostu I can't. Ta sukienka jest cudowna, nie interesuje mnie to, że jest taka krótka. Da się w niej chodzić, może nie do końca schylać, ale da się w niej chodzić. Jestem zakochana i po prostu nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Naprawdę nie wiem. Powiem wam, ile kosztowała. To wam mogę powiedzieć na przykład. Kosztowała, słuchajcie, 690 tysięcy, czyli około 210 zł, około 200 zł. No, przepraszam, wydaje mi się, że warto, serio, sukienka w Zarze, myślę, że kosztowałaby więcej. To jest handmade. To jest handmade. Także bardzo się jaram. Jej! Myślę, że tym akcentem miłym na koniec, w ogóle cały ten film był miły. Mam nadzieję, że wam się podobał i myślę, że możemy już zakończyć. Ja tylko chcę podziękować losowi za to, że mogłam tu przyjechać, spełnić swoje marzenie. Od kilku dobrych lat chciałam tu przyjechać i jestem mega wdzięczna. Płakać mi się chce, że po prostu to moje życie się tak potoczyło. Nie chcę się tu rozkrajać, ale uwierzcie, że jest to dla mnie mega wyróżnienie takie, nie wiem jak to w ogóle już opisać.
pisać, serio. Także dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, co wam się podobało najbardziej i tak, zapraszam na Insta, as always, do subskrypcji i dziękuję za oglądanie. Bye. Widzimy się w kolejnym filmie. Co ja powiedziałam w ogóle? To nie mój tekst. Bye bye.